Pierwszy raz jechaliśmy na te mistrzostwa nie w gronie faworytów, bo wiadomo, kto był w pierwszej grupie, Włochy, Argentyna i Haiti, no, a mieliśmy premię za wyjście z grupy. Panie Władysławie, proszę powiedzieć przede wszystkim, jak pan się czuje jako człowiek, który zagrał aż tyle meczów na mundialach? No, z perspektywy czasu jakaś satysfakcja, bo uczestniczyć na 4 mistrzostwach i zdobyć 2 medale, to z perspektywy czasu patrząc, to jest... Akurat się udało. No. Który z tych mundiali pan najlepiej wspomina? Nie chodzi mi o sukcesy, ale o same wspomnienia z wyjazdu. No wie pan, no zawsze ten pierwszy, bo trener Górski postawił na młodego Żmudę, który nie grał w meczach eliminacyjnych, a na turniej wystawił mnie w pierwszej 11 i to tak na odpowiedzialnej pozycji, bo na środku obrony. Proszę powiedzieć, czy po tych mundialach pojawiały się jakieś informacje z klubów zagranicznych, my chcemy Żmudę? Jakieś wielkie kluby? No wie pan, w 1974 roku no to wiadomo, że całą drużynę wtedy wszystkie kluby chcieli, ale takie czasy były, że wyjazdów nie było i trzeba było przełknąć to i grać w polskich klubach. A które te mistrzostwa, która ta drużyna była taka najbardziej przyjazna, że tak powiem inaczej, może bardziej, najbardziej zabawowa, wy się najlepiej ze sobą czuliście? To był 74, 8, 2 czy potem 86? Myślę, że no, 74, bo to taki był, można powiedzieć, pierwszy raz jechaliśmy na te mistrzostwa nie w gronie faworytów, bo wiadomo, kto był w pierwszej grupie, Włochy, Argentyna i Haiti, no, a mieliśmy premię za wyjście z grupy. Także kto przypuszczał, że reprezentacja wyjdzie z grupy, a jak już żeśmy wyszli z grupy, no to zdobyliśmy medal, no i to było fantastyczne. I wie pan jeszcze, to jakie czasy, no bo to wiadomo, jaki był system, tej społeczeństwo, ludzie, kibice żyli tą reprezentacją, całe miasta puste i myślę, że satysfakcję w tamtym okresie polska reprezentacja przyniosła. Panie Władku, ostatnie polskie wyjście z grupy to jest 86 rok, natomiast potem wróciliśmy na mistrzostwa w 2002 i od tamtego czasu bieda, bym tak powiedział. Żadnego wyjścia z grupy, fatalne występy Polaków na mundialach. Z czego to wynika, pana zdaniem? No to pokazuje, że mundial jest bardzo trudnym i ciężkim turniejem. I już samo zakwalifikowanie się, a później zdobyć tam jakiś sukces, no to jednak pokazuje perspektywy czasu, jak jakiś sukces na tym mundialu osiągnąć bardzo ciężko. Pan jako uczestnik 4 mundiali, co pan by radził piłkarzom, którzy dziś są w tej kadrze? Ja panu, trudno radzić. Dzisiaj era komputerów, sztaby, które liczą... Ale gra się nogami, panie Władku, jednak. Gra się nogami na pewno, ale trudno radzić. Na pewno myślę, że jak to drużyna musi być dobrze przygotowana i mentalnie. I dzisiaj jest tak liczny sztab, że dzisiaj chyba motywacji zawodnicy nie potrzebują, żeby osiągnąć jakieś sukcesy, bo to jest jakaś też, można powiedzieć, wizytówka i z perspektywy czasu patrząc na to wszystko, no to jest duża satysfakcja. O ten mecz z Meksykiem, ten pierwszy mecz na mundialu w Katarze chciałem zapytać, to po pierwsze, a po drugie, jaki wynik pan typuje, a po drugie, jak widzi pan w ogóle cały występ Polaków na mundialu w Katarze, jakie pan ma przeczucia? No na pewno mundial nietypowy ze względu na okres i kraj, pewnie też i temperatura, pomimo że to będzie listopad, przełom grudnia, no to przede wszystkim pokazuje turniej, że pierwszy mecz ważny. Pierwszy mecz ważny. Tak, jak się wygra, nawet jak się nie przegra, no to jesteśmy cały czas w grze. Ale przerwę panu. Była sytuacja przecież w 82 roku. Pierwszy mecz 0-0, drugi mecz 0-0 i dopiero w trzecim wygraliście 5-1 z Peru, więc ten początek mieliście taki nie najlepszy. Natomiast wyszliście z grupy z pierwszego miejsca wtedy chyba. To fakt, że wtedy żeśmy jakoś tak psychicznie wytrzymali, bo początki były bardzo ciężkie. Wszyscy nie doceniali drużyn afrykańskich, a my z Kamerunem żeśmy się męczyli.
I później jak żeśmy zremisowali, to traktowano jako porażkę, a później okazało się, że ten Kamerun, no i w tamtym okresie właśnie chyba te drużyny afrykańskie zaczęły mocno naciskać. Ale poradziliśmy i nawet no, już do przerwy też praktycznie wracaliśmy do domu, dopiero po przerwie wszystko się rozwiązało i niesamowicie się wszystko skończyło. Czyli co, grunt nie przegrać tego pierwszego meczu? Myślę, że jak jest szansa, to trzeba wygrać, ale nie przegrać, żeby być w grze. Żeby być w grze. No i myślę, że no mamy zawodników, grają w klubach. Myślę, że wszyscy czekamy na sukces na poważnym turnieju. Jest okazja w szybkim czasie, także czekamy z niecierpliwością.